Impreza sylwestrowa zorganizowana przez Telewizję Polską w Zakopanem, pomimo początkowych niepewności związanych ze zmianami w TVP, ostatecznie doszła do skutku. Wydarzenie to, obarczone spekulacjami, że może to być ostatni Sylwester z dwójką w tej malowniczej górskiej okolicy, przyciągnęło liczne gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jedną z nich była Vicky Gabor, 16-letnia wokalistka, której występ przyciągnął uwagę widowni. Mimo że urodziła się rok po wydaniu piosenki Co z nami będzie? W 2007, podczas gdy utwór został nagrany w 2008, Vicky podjęła wyzwanie wykonania tego hitu na scenie. Niestety, młoda artystka napotkała trudności podczas występu. Choć wykonała swoje piosenki poprawnie, jej interpretacja hitu nie spełniła oczekiwań publiczności. Vicky Gabor pojawiła się na scenie razem z Liberem, zastępując w ten sposób Sylwię Grzeszczak, autorkę utworu. Szybko okazało się, że tekst piosenki sprawił jej problemy. Początek refrenu został pominięty, a dalsza część występu była pełna niepewności i błędów tekstowych. Kiedy rozpędzi się, znowu będzie, co z nami będzie? Te słowa wydawały się być przypadkowym zlepkiem, dalekim od oryginalnego tekstu. Gabor zapomniała również, jak brzmi końcówka pierwszej zwrotki, co spowodowało, że jej występ nagle się urwał. Liber, doświadczony artysta, musiał wówczas interweniować, by ratować sytuację i doprowadzić występ do końca. Reakcje na występ Vicky Gabor były natychmiastowe i szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Na TikToku pojawiły się nagrania tej wpadki, które szybko zyskały popularność. Komentarze pod tymi nagraniami były krytyczne, a publiczność nie kryła rozczarowania tym, co zobaczyła. Ta sytuacja została uznana za jedną z największych wpadek podczas sylwestrowego wydarzenia TVP. To zdarzenie podkreśla, jak duże wyzwanie stanowią występy na żywo dla młodych artystów, szczególnie w kontekście dużych wydarzeń telewizyjnych. Pokazuje również, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do takich występów, zarówno pod kątem technicznym, jak i emocjonalnym. Wypadek Vicky Gabor stał się przestrogą dla innych młodych artystów oraz przypomnieniem dla organizatorów i publiczności o potrzebie wsparcia i zrozumienia dla młodych talentów, którzy wchodzą na scenę muzyczną. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.